Przejdźmy do składów obu zespołów. Rozpoczniemy sobie od gości, a więc Elana Toruń. W bramce z numerem pierwszym Bartosz Poloczek, zawodnicy z Pola. Z szóstką Urbański, 7 Lenartowski, 8 Uszalewski, 13 Chmielewski, 15 Kozłowski, 17 Ciach, 18 Stefanowicz, 19 Kryszak, 20 Tomaszewski i 22 Będzieszak. To jest jedenastka Rafała Guraka, którą wystawił na ten mecz szkoleniowiec toruńskiego zespołu. Taka mała poprawka. W składzie oczywiście nie ma Krzysztofa Kopcińskiego. Tutaj błąd z naszej strony. Natomiast jeżeli chodzi o Pogoń drugą Szczecin. W bramce z numerem 33 Adrian Henger, zawodnicy z Pola. 2 z dwójką Pach, z numerem 3 Kujawa. 4 Nagel, 5 Kusko, 6 Cincadze, 7 Paczuk, 8 Pawłowski, 9 Zwoliński, 10 Maćkowski, 11 Paprzycki. Na tę jedenastkę dzisiaj postawił szkoleniowiec Portowców Paweł Sikora. 8 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Gramy w Szczecinie. Pogoń Szczecin, czy nawet Lecha drugiego Poznań. Skakał Urbański, wygrał ten pojedynek powietrzny. Tam Kozłowski chyba był faulowany, ale arbiter Marcinkowski puszcza grę i jest uderzenie na bramkę, ale obok, rozpocznie od lewej flanki. Uszalewski. Aleksander Tomaszewski na małej przestrzeni gra. Elana Stefanowicz na lewej stronie, piłka na pole karne, okazja! I tutaj Chmielewski był bardzo blisko. Trwa wiedzę całkowicie, jeżeli chodzi o obsadę sędziowską na tę rywalizację. Lenartowski. Nie udało się poprawnie zagrać piłki do lewej strony Pach, ale teraz brawa dla Lenartowskiego za tę walkę do samego końca. Uszalewski, dobra centra, Kozłowski! Asiaka, który występował, ale może o tym za moment, bo Zwoliński właśnie ma okazję, Poloczek! Czy ktoś to dobije? Udało się uderzyć na bramkę Paprzyckiemu. No i to, powiem szczerze Państwu, jest to dobra pozycja na strzał, bo jeżeli Państwo sobie dobrze przypominają mecz z Bałtykiem Gdynia, o ile mnie dobrze pamięć nie myli, fenomenalny strzał w poprzeczkę Patryka Urbańskiego. Aż samo się prosiło, żeby takiego pięknego gola zobaczyć. Kryszak bądź Urbański, jego strzał na bramkę! Henger wypluwa przed siebie jeszcze Kozłowski! Piąty tam wykopał tę piłkę ponad poprzeczkę. Jego strzał niecelny ze strony napastnika Elany Toruń. Robi się naprawdę gęstą pod bramką Adriana Hengera. Gwizdek arbitra, jest Kryszak, mocne wstrzelenie piłki! 1-0! Elana Toruń obejmuje prowadzenie w Toruniu. Jak dobrze widzę, Patryk Urbański na 1-0 dla Torunian. W meczu z Bałtykiem Gdynia wygranym 2-0. Natomiast później no, przegrywali z Polonią, z Jarotą, z Kaliszem, z Lechem drugim Poznań, no i oczywiście później z Przodkowem gol! 1-1, Paprzycki trafia do bramki. Pogoń wyrównuje stan rywalizacji. Świetna akcja na prawej stronie Maty Cincadze. No i Mariusz Kryszak za moment znowu z prawej strony. Znowu kilku zawodników Elany w polu karnym. Hengera do środkowania, Ciach! Co za mecz w Szczecinie, 2-1. Daniel Ciach ponownie daje prowadzenie Elanie Toruń. 40 minuta meczu. Ostatni już na prawej stronie dośrodkowanie piłki. Tutaj nie udało się dobrze tego wybić Portowcom. Jeszcze Stefanowicz i 3-1. Trafia do siatki Artur Lenartowski. Bombowy start w drugą połowę Elany Toruń. Ze strony Pawłowskiego. Kontra Elany. Chmielewski, Kozłowski. Kolejny raz niezbyt łatwa sytuacja dla napastnika Lana, ale i tak się urwał prawą stroną. Kozłowski, czy sam to zakończy? Hengery przed siebie! Będzieszak był przed bramką, ale nie udało się oddać strzału na bramkę. Jakaś zmiana decyzji. Sędzia musiał chyba wkroczyć. Urbański, jest zacentrowanie piłki. Kozłowski, czy odda strzał? Udało mu się. I Adrian Henger. Też wydaje mi się, że brakowało wbiegnięcia na krótki słupek Aleksandrowicza. On tak na siłę biegł i czekał na futbolówkę przy praktycznie centralnej części bramki szczecińskiej Pogoni. Kujawa. Kujawa, dobry strzał i tutaj Poloczek. I w ogóle skrzydła Pogoni nie były jakieś bardzo mocne. Strata teraz i kontra
Torunian, Filip Kozłowski przed polem karnym. Kozłowski próbuje strzelać! Obrona ze strony Hengera, dobitka Uszalewskiego! Henger, wybitna interwencja, a teraz bramkarza Pogoni drugiej Szczecin. No. Uszalewski, Maciej Felsz, koniec meczu! Elana przerywa złą pasę. Zdobywa swoje piąte zwycięstwo w tym sezonie i wygrywa 3-1 z Pogonią Szczecin. 36 minuta Urbański, 38 Paprzycki, 40 Ciach, 46 Lenartowski. No praktycznie w bardzo, no jednak potencjalnie małym odstępie czasowym nam te gole padały.